Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Tła Biedaków. Urodziny Ćwir, moi drodzy, wracamy do Ćwirów. Ostatnio sporo się wydarzyło, mimo że dawno grałam Ćwirami. Jeśli oglądaliście odcinek z Marzycielami, to na pewno wiecie, o co chodzi. A jeśli nie, to w skrócie powiem, że Cassandra oraz Don zostali zaproszeni do Dariusza oraz Jessiki. I niestety wyszła mała katastrofa, ponieważ wszyscy dowiedzieli się o zdradach i no niestety jest źle, jest bardzo źle, poza tym, że nasza droga Cassandra pada z nóg i musi się wyspać, musi odespać to wszystko. I myślę, że jak ona to wszystko odeśpi, to na pewno zerwie z Donem, który jest kompletnie nieprzejęty. Zobaczcie, on tutaj ma platynową w ogóle aspirację i ma wszystko w nosie. Więc tak, no. A tutaj, jak widzicie, jest wrogość. Wrogość na maksa. No i cóż na to poradzimy? Nic na to nie poradzimy. Cassandra na pewno tak tego nie zostawi. Ona zamierza zerwać z Donem. W ogóle zobaczcie, jakie ona ma pragnienie. Wypij Sima Jessica. Ona chce ją wypić, dosłownie ją wypić, ale nie mamy tego, tej rośliny. I w sumie nie wiem, jak ją zdobyć. O, ja mi się chyba zdobyła jakoś na studiach, nie? Bo nie można chyba jej kupić tak... O, masz nowe te. Wolniejsze zanikanie motywacji, to ci wezmę może. A tutaj chyba nie można kupić. Nie, ona jest w tych nagrodach za pracę. Zobaczmy, co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć. Chyba tutaj jest. Jest tutaj. Trzeba ukończyć karierę naukowca. A ty jesteś? Co za... No, świetnie się składa. Więc proszę bardzo, moja droga, kochana Cassandra ma nowy cel życiowy. Ale nie, ale... Ona tu jeszcze musi urodzić nam dzieci. Także albo dziecko. W sumie nie wiem. Bo ona ma tutaj, widzę, tą wzmożoną płodność. Więc nie wiem, co to wyjdzie z tego wszystkiego. A ty jak tam? Ty dalej bez pracy? To niedługo będziesz musiał sobie tą pracę znaleźć. Tak sądzę, ponieważ gdyż, no... Tak się składa, że... Wyprowadzisz się od nas? Może. A kim ty w ogóle jesteś? Co ten Mortimer ma taką niską emeryturę? Ty masz jakieś wspomnienia? Ty nie byłeś świadkiem niczego. Lubisz Dona? Lubisz Dona. No okej. Okay. Dobra, wiemy też, że Cassandra też nie była tam bez winy, bo to w sumie wszystko rozpoczął Dariusz, który ją pocałował na oczach Jessiki. Ach, i tak się wszystko potoczyło, niestety. Cassandra myślę, że to bardzo źle zniosła, bo wiecie, ona chciała już się ustatkować, założyć rodzinę. I jak właśnie zaszła w ciąży z Donem, to myślała, że to jest właśnie ta szansa, ta okazja, no ale niestety nie. No i cóż, no, poczekamy, aż ona się obudzi. Czy ona idzie do pracy? A nie, ona ma wolne, bo ona jest w ciąży. Okej, no to przyspieszmy to. W ogóle Aleksander poszedł do szkoły, biedny Aleksander. Kompletnie o nim zapomniałam. Powiem, że już mam trochę plan na to wszystko. Boże, iść, odbierz ten telefon. Już mam plan na to wszystko. Mniej więcej. Także... czy ty odebrałeś ten telefon? Aha, już się we mnie rozłączyła w tym czasie. Ojej, mama jeszcze psa, zapomniałam o nim. Pies chciałby chciał siku. A weź mu napełnij... A nie, dobrze. Tak, ty mu nie rzucaj pieniędzy, Mortimer. Ty wiesz, co on zrobił? Weź, proszę cię. Weź tego lokoja odbadżuj, bo on... Rozmawiaj. Pogawaj sobie z nim czy coś. On się uparł na te rybki. Ma z nimi ciągle problem jakiś. O co mu chodzi? Aha. Czy to mu przeszkadza?
Oh, ma lei sei da pulla. Oh, si vede che con ma nei nervosi e la vuole matare. No, im pieniędzy nie brakuje, więc nawet ta niska emeryturka se może być. Dobrze, Kassandra, jak tam, wyspałaś się? No już prawie, możesz w sumie wstać, bo masz straszną zabawę, a ja ci ją jeszcze muszę popsuć, niestety. Zapytaj... No nie, nie. Zerwij! Zbliżenie maksymalne. To ona już po prostu zaplanowała całą zemstę w swojej głowie. Kassandra to jest po prostu kobieta zemsty w tym momencie. A ten jeszcze zbiera swoje marne napiwki. Spoko. Czekajcie, bo ja tak zatrzymuję, bo chcę mieć to dobrze nagrane. O, jaki zdziwiony, patrzcie go. No nie wierzę, nie? Jaki zdziwiony, no, no nie, no. Co za tupet. Wynoś się. To koniec. I nigdy nie zobaczysz swoich dzieci. Czy tam dziecka. No już ci Kassandra daje rozrywkę. Bo zaraz chyba przyjdzie ten króliczek, jak jej nie dam rozrywki, nie? Czekajcie, bo on musi się wyprowadzić. Gdzie? Zrywa ze mną. No zrywa z tobą. Mamy komputer w ogóle w domu. No dobrze, to musiałbyś mieć dobrą relację z córką. Więc jak ona się ogarnie, to spróbujemy się zaprzyjaźnić. Weź może nieruchomości. Kupmy sobie może domek letniskowy. A co? Stać nas na to. Co ty tam robisz? Aha, on postanowił teraz grać w The Sims 3 w tym momencie. Mortimer, ty stary głupku. Na stare lata chciałeś zostać gamerem? Na wyspie. Na wyspie Twiki sobie kupmy. Coś droższego. O, pałac kamienny, proszę bardzo. Tak. Bierę. Kup jeszcze coś. Mortimer tutaj, wiecie, na stare lata inwestycje. I w Takemizu. Czy nie teraz 3 jeziora, tak? Tutaj, proszę bardzo. Bierę. No i inwestycja jest. Wyłącz teraz tłumpa. Musimy go schować z powrotem. Więc będziemy próbować to zrobić. No chciałabym spróbować tego, moi drodzy. Tej, żeby ona wypiła. Co tam, nie masz ochoty? O, Aleksander ma urodzinki. Nie masz ochoty się tak bawić? No dobrze, a tutaj masz ochotę... A to zniszcz ten obraz, bo to jest pewnie obraz twojego byłego. Zniszcz go. I... Zapisz sobie w pamiętniczku. Aleksander, czemu ty śpisz w łóżku siostry? Ty musisz wstać, kochany. Ogarnąć się troszeczkę. A czego ty się tak dobijasz, lasko? Do nas? Nie wiem. Czemu nie chcę... Co ty tu robisz? A ona chyba została. Bo ją Don zaprosił na noc przecież, o rany. Zapomniałam. Ja jej chcę podnieść rozrywkę. Co ty robisz? No, ja wiem. Właśnie próbuję, żebyś tutaj coś porobiła. Poczytaj sobie coś. Książkę o gotowaniu. Zdecydować się nie możesz, z której strony łóżka spać. Tutaj jest twoje łóżko. Kto was budzi co chwilę? No, pokaż mi tutaj. Ty masz to bardzo dobre ocenki. I żeby ci to nie spadło, to musisz odrobić jeszcze lekcję. Tutaj zostawiłeś, więc odrób. Dlaczego jesteśmy znowu u ćwirów, a nie u jakiejś innej rodziny? Ponieważ stwierdziłam, że... Bo ja tam wspominałam,
że jeszcze są dzieci, balbiny, biedaki i tak dalej, ale żeby zachować jako taką logikę, musimy wszystkie te rodziny, czyli Ćwirów, Kaliente, Marzyciela, Przyjemniaczków, musimy tak wszystko poprowadzić, żeby byli mniej więcej w tym samym wieku co Balbina, ponieważ ci wszyscy Simowie byli na początku rozgrywki w jej wieku, więc oni teraz muszą się postarzeć, żeby można iść dalej według kolejności, tak? Więc jak jak Cassandra zostanie stara i pozostałe Simki w jej wieku, to wtedy dopiero będziemy mogli przejść do dalszych rozgrywek. Nie wiem, popatrz sobie na ten obrazek. Nie drzyj się. Ty też już, o, skończyłaś? Świetnie. Ale masz, o jest, nie, ona zaraz umrze. Chryste, panie. Chryste, panie, biegnij do kuchni. Chipsy. Sok. Ciasteczka. Ciążowe obżarstwo, szybko. Gdzie ten głupi lokaj? Czemu on nie robi jedzenia? Ten lokaj nic nie robi i na to nam ten lokaj, ja się pytam. Jest Cassandra, jest. Zrób sobie zupkę na pocieszenie babuni. W ogóle Cassandra jest bardzo nieszczęśliwa teraz. I ona bardzo przeżywa to, co się stało. No właśnie. Aż tak bardzo przeżywa, że aż zemdlała. Więc poślijmy ją do łóżka. Ona aż normalnie w jakąś depresję wpada. Niestety w Simach się nie da wpaść w depresję, ale musimy wierzyć na słowo, że Cassandra w taką depresję wpada. I nie wiem, jak ona sobie poradzi z samotnym rodzicielstwem. W ogóle ona już nie chce dziecka, zresztą nawet zniknęło jej to pragnienie. Ona teraz chce mieć w ogóle zwierzątko, a nie dzieci. Więc no. Tak, a Mortimer oczywiście, nocny Marek, już wstał. Już mu coś nie ten. Aha, to już jest zepsute. No dobra, to nie jest. Niestety ojciec zrobił żarcie w środku nocy, nie? A nasz piesek sobie jakoś radzi sam, bo ja o nim zapominam. Jest taki malutki, słodziutki. O. Aleksander, to twój piesek, czemu się nim zajmujesz? Ja nie wiem. Musisz teraz sobie ponieść zabawę. Oglądaj. Macie tyle pięknych rzeźb, że na pewno coś dla siebie znajdziesz. Tak, ten teraz przylas i będzie robił jedzenie. Ja tutaj syf w tym domu. Zamiast posprzątać, to ja nie wiem. O, ty możesz sobie skorzystać. O, Aleksander poszedł do szkoły, nawet nie wiem kiedy. On jest taki pilny. Ty pod prysznic. I uczysz się, moja droga, gotowania, a potem sprzątania. Bo ty się przyszedł do roboty, a chcemy, żebyś awansowała, bo chcemy mieć tego krowokwiata, żeby połknął Desikę. Tak, już po prostu nie wróżę jej dobrego życia, jak sobie zrobiła za wroga tą Cassandrę. To Mortimer też był szalonym naukowcem, to dziwi mnie więc, że on nie dostał tego krowa. A może on ma odblokowane? Nie ma. Zobaczcie. O, coś tutaj nie ten gest. Coś tutaj gra mnie oszukuje. Proszę bardzo, wróćcie, moi drodzy. Aleksander! No, skoro tyle się nauczyłeś, mój drogi, o tym dożywotnim szczęściu, będziesz mógł przekazać to swojej córce. Ona na pewno będzie to bardzo potrzebować. Czy Aleksander ma jakichś znajomych? Oto jest pytanie.
ty możesz posprzątać ten syf w tym domu? Lokają od siedmiu boleści. Tak średnio, bo powiedziałabym z tymi znajomymi. Nie ma za bardzo z kim robić przyjęcia. A mam dopiero jeden cień. No dobra. To czekamy. Jak za jeden dzień, to za jeden dzień. O, zajmij się w końcu psem. Troszkę się nim zajęliśmy pięknie. Weź sobie coś do dówki, dziecko drogie, bo ten lokaj to jest po prostu bezużyteczny. Naprawdę nie wiem, po co nam ten lokaj. Właśnie mi się przypomniało, że na tą turę to ja miałam zmienić porę roku. A muszę o tym pamiętać i po prostu zrobić to za chwilę. Dobrze, ona tu ma wszystko ładnie zrobione do pracki. Więc pozostaje czekać na rozwiązanie ciąży. O, o właśnie. W końcu! O tym mówię. Tam się dzieje poród. Lokaj, idziesz odebrać poród? Może do tego się przydasz chociaż. Oj, nie mam imion. Ale myślę, że jej jest wszystko jedno. Co tam ci się urodziło? Chłopiec? Dobrze widzę, chłopiec. Jak go nazwiemy? Xavier. Tak przez V. Przez V mówię. I przez X, tak. Takie imię nadamy. Ale... odłóż to dziecko. Wcale nie chcesz tego dziecka, bo to jest dziecko Mortimera. I masz to w nosie. Czemu ona nie może iść do pracy? Ucz się gotowania, ucz się sprzątania. Tak. Kupmy mu łóżeczko. Łóżeczko jest kupione. Dziadek. Wstawaj. Musisz się zająć wnukiem, bo twoja córka się go właśnie wyrzeka. W tym momencie. A jednak masz urodziny. Ja nie nadążę za tą drą. Ja nie nadążę za tą drą. Karm butelką. No dobrze, Aleksandrze, ty mój kujanie kochany. Oczywiście, że ci damy pragnienie zdobywania wiedzy. Kręci cię woda kolońska, makijaż i co? Jedzenie cię odrzuca, proszę cię. Daj smród i tyle. Co to za balbina myszaniec? No dobra, wnioskuję, że ona też powinna. O, stypendium, no zobaczymy. Spróbujemy z tym stypendium. No w końcu, Aleksandrze, mogę się tą bardziej zająć, mam nadzieję. Bo twoja siostra tam, wiesz, idźcie sobie przyjrzyj i potem znowu zmienisz wygląd. I myślę, że skoro... miałeś urodzinki, to w prezencie dostaniesz samochód. Bo czemu by nie? Dziadio się zajmuje wnuczkiem. Tak, i w związku z tym, że Kassandra przechodzi swój kryzys, ona nie chce się zajmować tym dzieckiem, ona już nie chce tego dziecka, bo to jest dziecko Mortimera. Ona już w ogóle nie chce nic od życia. Jest po prostu w głębokiej depresji i nie wiem, co z nią będzie dalej, nie wiem. Ale aktualnie Kassandra ma w planach przeprowadzkę. Dobra, Aleksander był szybko u fryzjera, sobie poprawił tam włoski. Jeszcze tylko muszę kupić nowe ciuszki i zmienić rzeczywiście pokój. No kto to? Powitaj laseczkę, bo widzę, że to jakaś nastolatka, przyda ci się. Nowa znajomość na wstępie. Tak, a my tutaj zajmujemy się naszym wnuczkiem kochanym. Teraz go ułożymy do końca. A Kassandra, moi drodzy, tutaj ucząc się, czytając książkę, podjęła decyzję, że ona dzisiaj w nocy ucieknie z domu. W sensie nie ucieknie z domu, tylko się po prostu potajemnie wyniesie z domu.
w ten sposób porzucając swoje dziecko, schowam jej samochód, wiecie, żeby fabuła się trzymała kupy, że ona pojechała tym samochodem. Tylko niech sobie wbije ten punkt i niech wszyscy pójdą spać. Tak, to dziecko już tutaj, o. O. Weź, zabawiaj, dowci, poznaj laseczkę. Piąteczka. Rozmawiaj o hobby. Pogawędka. Wiesz, troszeczkę tutaj... Uczeń szkoły prywatnej. Aha, ty chodzisz do szkoły prywatnej. Spoko. No. Zaraz go też położę spać. I. I będę kończyć odcinek. Idę, bo już wieczór. Tak, idź. Diabł, ja chyba zrezygnuję z tego lokaja. Zobaczę jeszcze. Dobra. Co robi Mortimer? Mortimer bardzo się przejął wnuczkiem. Nie, że nie poziom. Włóż go do końca. I w sumie też możesz iść spać. O, tam sobie poznam trochę koleżankę i już. Dobra. Dobra, moi drodzy. Wszyscy śpią poza tą laską, która nam tutaj postanowiła grać na fortepianie. A Cassandra teraz zagląda do internetu w poszukiwaniu jakichś odslegów czy czegoś tam. Jak widzicie, dziecko płacze, ale ona się tym nie przejmuje. Ona po prostu się wynosi potajemnie z domu. Póki wszyscy śpią i nikt nie widzi. No, ty głupku, nie przyjmij fabuły. Idź do dziecka. No patrzcie, no, zepsuł mi fabułę. Wstał. Zmień mu pieluszki. Zajmij się lepiej swoim wnukiem. No już, dzidzia. Dziadziu się zajmie. Zmień pieluszki. O, obejmij. Baw się. No, dziadziu się zajmie wnusiem. I już do końca. Odbierz ten telefon, bo telefon go obudził, no tak, bo on ma telefon w sypialni, bardzo logiczny. Niebo śpi. Dobra, moi drodzy. Ja będę kończyć ten odcinek. Niech Mortimer już sobie gra na tym kompie. W każdym razie to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że taka fabuła też wam się podoba, że troszkę się dzieje i troszkę namieszałam, bo jednak chyba się nie spodziewaliście, że Cassandra porzuci swojego syna. I co dalej z nią będzie, to się okaże dopiero chyba na końcu tej tury, bo wtedy do niej dotrzemy. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa!